Hej, cześć, siemanko, witam w kolejnym odcinku serii Odzyskajmy Galaktykę. To jest drugi odcinek tej nowo rozpoczętej serii. Zauważyłem, że całkiem możliwe, że wam się spodobał ten pierwszy odcinek, więc kontynuujemy sobie. Przechodzimy sobie do naszego zapisu gierki. Kończyliśmy na odbiciu i jednocześnie my odparliśmy jeden atak na planetę. Tylko od razu mówię, mi się wydaje, że od razu po naszym wejściu stracimy tą planetę, co ostatnim razem zdobyliśmy. Ze względu na to, że dostałem ostatnio powiadomienie bezpośrednio przed wyłączeniem gry o ataku. I mam wrażenie, że właśnie nie planeta, po prostu sektor. No, stracimy ten sektor, nie ma bata, że obronimy to. Sabris. Sabris? Nie wiem, Sabris chyba. Ale my to tracimy ewidentnie już. Mamy za mało siły tutaj, 37, 17 na... No, za mało mamy siły. Nie wiem, czy nie wycofam tej jednostek stąd. Obawiam się, że obrona tej planety, obrona tego sektora będzie za bardzo kosztowna. Aczkolwiek teraz mamy możliwość dodatkowych sił myśliwców do dostania. Łamy tą naszą stację. Powiem tak, jeżeli będzie przestrzelana sytuacja, ale nie no, mamy bombowce, to może nam się to delikatnie przydać. Jeżeli będzie bardzo przestrzelana sytuacja, to będę zmuszony chyba oddać ten sektor. Układ. Mamy dużo myśliwców, torpedowców i bomboksów, więc powinno być dobrze w miarę. Poszemy sobie kanonierki naprzód, zobaczymy jaka sytuacja jest na przodzie. Tu są nasi wrogowie. Mamy Venatora i mamy Victory klasa jednego. Czy to się uda cokolwiek tutaj zdziałać? Mam nadzieję, że się to uda. By było pięknie. Mamy całkiem dużo myśliwców. No, trochę ciężko to wygląda. Dobra, wysyłam od razu bombowce do przodu, niech niszczą im oczywiście w obronie. Tutaj to mogę pomalam, tak? Myślemy to my te kadry tutaj, na tych. Te bombowce na tego wysyłamy. Trochę do rozwalenia torpedowców, rozwalcie ich tutaj. Nie gadać, że już nie. Traciłem główną broń? Nie. Tak nie może być. Dobra, rozwalcie mi. Jeżeli stratę którykolwiek z okrętów, to... Okej, może względnie się udało opanować sytuację. Pierwszą falę względnie odparliśmy. Teraz powinniśmy rozwalić te... Jak one mają?
MS class. Dobra, 7D. Co? My już się zmuszamy do... A ja myślałem, że będą problemy. Dobra, pełna moc. Rozwalić mi tych. Rozwalić mi tych. Proszę. Bardzo, proszę bardzo. Proszę bardzo. Fire, fire. To też. Proszę zniszczyć, proszę zniszczyć. Proszę zniszczyć. Okej, okay, udało się. Udało się. Odparliśmy to na najniższych zniszczeniach. No nic nie zniszczyliśmy, nie straciliśmy prócz kilku eskadr bombowych najpewniej. Ale nie wiem, czy to było zostało zaliczone ze względu na to, że po prostu to było już domyślnie przez AI stworzone już. Dobra, możemy sobie domyślnie porobić satelity do obrony. To może nam wesprzeć troszeczkę. I dobra, to dajmy może jeszcze, albo nie, bo tutaj mamy za mało tego. Niech mi się podporzą jakieś statki obronne i prześlemy je do Stavris. Musimy przygotować ten sektor do ewentualnego kolejnego ataku. Prześlemy więcej w ogóle eskadr V-Wingów. Powiedzmy, że jeszcze jeden może... Aklamator może stworzymy. Dobra, wstępnie plan jest taki, że z Rotany musimy wyprodukować jak najwięcej, powiedzmy, okrętów do floty obronnej, którą przeszlemy do Scarif na momencik i potem przeszlemy ze Scarif na Stavris. Dobra. Wstępnie plan jest taki i musimy któryś z tych układów zniszczyć jeszcze. Która, dobra, Kamino jest względnie, powiedzmy, pod opieką. Ma tu swoją dodatkową jakąś eskadrę i aklamatora do obrony. Mogę jeszcze podporzyć kilku i powiedzmy jeszcze jakiegoś kapitana wyszkulmy sobie. I damy sobie do floty właśnie obronnej. Dobra, tutaj co mamy? Dobra. Okej, okay, dobra, przygotujmy sobie już po prostu jednostki stąd. Nie wiem, jeszcze może z dwa arkwitalce stłuszmy, albo z jednego co najmniej. Dobra, jednego widzę, więcej nie mogę. Okej, okay, dobra. I zróbmy tak, że... jakby to zaplanować? Chociaż mi się już... Dobra, stworzyliśmy już te satelity. Możemy ulepszyć tą bazę, ale... To mi się kali. Dobra, a tutaj jak nam idą Alderaan. Alderaan jest mocno schroniony, ale... Mamy najwięcej tutaj tylko tych mniejszych okrętów. Byśmy musieli poprzesyłać tutaj kilka albo wyprodukować nowych. Dobra, spójrzmy sobie aklamatora. Bo z samych myśliwców człowiek nie wyżyje.
Dobra, wstępnie mam pomysł. Zrobimy tak. Tak jak mówiłem, więcej sobie przygotowujemy sobie statków typu krążowników, niszczycieli na Rotanie. Z Rotany przetransportujemy sobie tam przez Charyb na Ceyris sobie tą obronę sobie wcielimy to. Czyli tamten Victoria i Dreadnought, który tam był. To przejedziemy sobie do taki ataki fotoobronnej tego. A później, jak to sobie ogarniemy, względnie zaplanujemy sobie tą obronę tego tutaj. I ewentualnie dobudujemy sobie kopalnię. No to wtedy sobie prześlemy sobie flotę z Kamino, żeby sobie poleciało Irkum Tory. Nie wiem, jak to się czyta. Przejmiemy sobie tą planetę, wtedy będziemy mieć potem zgodność, do ewentualnie od tej strony jest jedna jeszcze planeta i od tej strony jeszcze jedna planeta, wtedy będziemy mieć zgodnie zabezpieczoną rzecz jedną stronę. Tak więc no, taki jest plan ogółem. No, Ted będziemy musieli potem przejąć i potem Szole. No. I względnie plan jest. To musimy jakoś lepsze przychody zrobić. 150 kredytów więcej, dobra. To czy to? Nie wiem, może to? Mimo to chyba może być dobra. Dobra. Bo nie. Na razie tego nie ingerujemy, bo to jest za dużo do tracenia potem. Dobra, no to może zrobimy tak od razu, że po prostu od razu przejdziemy sobie do ataku na Irgum Tory. Może. No to względnie mamy chyba zabezpieczone, skoro wcześniej nam się udało odeprzeć na ten atak. Dobra. Prosimy sobie już te statki tutaj. To będzie nasza flota obronna. Bodajże 12, tak opisałem to jako 12 flota. Przyślemy sobie tutaj do obrony. To będzie nasza flota, którą będziemy rozwijać później ewentualnego ataku na ten sektor albo na ten. Dobra. A teraz może przyślemy już. Już nie wiem, czy to mi wystarczy. To mi wystarczy? No wiem, może jeszcze aklamatora jednego stworzę. Okej, okay, dobra. Mamy tutaj jeszcze kapitana, to mi delikatnie podbiło tą statystykę. Całkiem mocna flota nam kary w broni, to nie musimy raczej tutaj bardziej się starać. Tak mi się tutaj wydaje. Już nie wiem. Kurde, ta planeta jest bardzo ważna. Może jednak tutaj dam coś jeszcze dodatkowego. Kurde, nie wiem, szczerze powiedziawszy. Dobra, może jeszcze jakiegoś dreadnota podporzymy? To. Dobra, dreadnoty podporzymy. Dobra, teraz mamy tutaj 44 mocy. Okej, okay, dobra, mniej więcej to jest dobrze. Dobra. Mamy aklamatora i teraz to po... No, 76 siły, dobra, wysyłamy to do ataku. Construction complete.
Ja, to się uda, bez dwóch zdań to się uda. Tylko potem musimy... Poprodukujemy sobie dodatkowe jednostki do ataku. Mamy? Mamy dużo pieniędzy. Może to wystarczy i może... To wystarczy? Dobra, zobaczymy zaraz. Niszczymy tylko ten okręcik jeden, który został. Trochę odsunięte, to chyba przez to, że... Wcześniej posłali na nas aż dwie fale w poprzednim odcinku do ataku. Ja nie wiem, czy jest szans, żeby zdobyć pozostałą część floty. Dobra, przyspieszmy jej trochę. Bo chcę potem atakować tą planetę szybciej, nie? Estesta? Chyba, a nie, to jest ta. Co to jest taki Jola, nie? To jest bardziej na to. Patrząc. A może jednak wezmę tą flotę? Nie, tak nie może być. Dobra. Aklamator żyje, nasz kapitan żyje, dobra. Jednak potrzebuję ten kłopot. Dobra, nawrócimy sobie tego kapitana. Niech ci dojadą myśliwce. Wyleć się na... Generator Osłon. Dobra, aklamator naciera. Okej, ogarnięte tutaj mamy. Arkitensik też myślałem tutaj. To też tutaj. A nie no, myśliwce nawraca się tutaj. Bo to nie może być tak, że wy odpuszczacie sobie. Dobrze idzie. Okej, okay, to teraz górki w sumie leci to, nie?
Okej, mam nadzieję, że to nie jest ta planeta, co należy do Mandalorian. Udało się? Udało się. Ej, nie no, co ty? Czemu odpuszczacie mnie? Kota, tak. To co? Czemu czarny ekran? A, dobra, już się robię. Dobra, straciliśmy 4 eskadry, ale nieźle. Dobra, myślałem sobie piechotę tam już. Nie wiem, czy to wystarczy. Okej, tam leci. O, dobra, doleciało. Dobra, zobaczmy, czy będę potrzebował dłuższej siły. A nie, no chyba źle nie wygląda to. Dobra, zgotowało się. Dobra, i zobaczymy, jak to wygląda. W sumie źle to nie wygląda. Niepokoją mnie te spadki FPS, czekajcie. Czy jesteś w stanie na to poradzić coś? Dobra, poradziłem między siebie. Nie wiem co sobie. To jest jedna z tych takich. No dobra, to jest ciekawe. Yes, sir. Co to za jakiś nic nie biegnie. Personal
Ej, dobra, muszę szybko lecieć na jakieś pozycje, gdzie będę mógł sobie zabudować. Szybko, no. Szybko, jakoś to ogarnąć. Dobra, lecicie tutaj. Rozwalimy? Nie no, powinniśmy sobie poradzić tutaj. Ale nie no, zaś to kurde. Gdzieś z tego sektora leci on. A co, by nie ma tutaj przejścia? Aha. No troszeczkę straciłem sobie czasu. Tutaj ogarniesz to. Ile ich tu jest? Ej, to będzie poważnie. Nie gadaj, że ja to przegram. Nie. Nie podoba mi się to. Jednak odpokotałem. Kurde. To jest śmieszne.
No nie. No, matko, no przegrałem. Chyba. Panie, zdałem nic. No super, czyli co? Pozostaje mi... dużo zainwestować w piechotę. A te też... 7, 4... 100? Nie. To może to zainwestuję. O 50%. Co by mi się tu jeszcze opłaciło? Sto kredytów. 50%. Jak za tym agencję? Zobaczmy. Dobra. Otóż z tej strony na pewno pora nam nie atakuje żadna. Z tej strony nie wiadomo. Znajdujemy. No to jest to, mi pozostaje tylko utrzymać tą planetę Alderaan najbardziej. A już tutaj mam? Dobra, stworzymy jeszcze planetora. Gladiator. Construction complete. Dobra, najwyżej stracę. I w sumie w dzisiejszym odcinku to myślę na ten moment, że to tyle. W przyszłym odcinku postaram się ogarnąć ten układ w kwestii ataku naziemnego, żeby przejąć go. I myślę, że jak ulepszymy obronę właśnie Alderaan, żeby była jeszcze większa, to może prześlemy tutaj troszkę floty, a potem zaatakujemy Shoal. No, to tyle.